witaj. Zanim przedstawię Ci nagranie drugiej rozmowy z Ewą Foley, pierwszą znajdziesz na moim kanale, nosi tytuł Randka w ciemno, link zamieszczam w opisie wideo, chciałbym podzielić się pewnym przemyśleniem. Właśnie wróciłem z Warszawy na Mazury. To prawdziwa, wibracyjna przepaść. Zrozumiałem, że mam tutaj wyjątkowo cieplarniane warunki. Miasta, zwłaszcza duże, wymagają sporo czujności i wysiłku, aby utrzymać wibracje na odpowiednim poziomie. Tak, w moim mazurskim domu mam telewizor. Ostatnio kupiłem nawet nowy. Ale na stałe włączony jest w nim kanał YouTube. Mam zasubskrybowanych kilkadziesiąt wysoko wibrujących kanałów. Z polskich słucham m.in. Romana Nachta, Ellen Eliach, Mieczysława Bielaka, Nelly Radwanowskiej i Moniki Rajskiej. A jeśli już chcę zobaczyć, co się dzieje w rozsypującym się Matrixie, to odpalam kanał Janusza Zagórskiego, Anny Kazachari, Endy Chońskiego, Eweliny Frychałów czy Jacka Sokala. YouTube jest swoistym polem minowym i warto wiedzieć, jak się po nim poruszać. Mamy tam na przykład całkiem pokaźne grono czarnowidzów, mocno zakorzenionych w świecie 3D. I tutaj należy zachować ostrożność, uświadamiając sobie, że w ludzkiej naturze leży fascynacja informacjami katastroficznymi o najniższej wibracji. Ponieważ świat nie jest już deterministyczny, istnieje nieskończona ilość scenariuszy przyszłości. Gdy czarnowidz skupia energię wielu tysięcy słuchaczy na preferowanym przez siebie wariancie przyszłości, przekracza często przez to masę krytyczną, uzyskując poziom energii niezbędny do manifestacji danego wydarzenia. Powinniśmy pamiętać, że aktualnie przychodzące na Ziemię energie sprzyjają w wysokim stopniu wszelkim manifestacjom. Mamy więc do czynienia z fenomenem samospełniającej się przepowiedni w katastroficznym wymiarze 3D. Czy wersja wydarzeń ukazywana nam przez czarnowidza jest realna? Tak, tak samo realna jak każda inna. Czarnowidz przedstawia swój scenariusz i od nas tylko zależy, czy zgadzamy się na taki właśnie wariant rozwoju sytuacji. Czy chcemy śnić czyjś sen? I czy zasilamy tę wizję swoją energią, dając jej równocześnie życie? Jak mówi przysłowie, najlepszym sposobem przepowiadania przyszłości jest jej tworzenie. Weźmy więc kreację przyszłości w swoje ręce i puśćmy wodze fantazji. Koncentrujmy się na ziemi naszych marzeń i nie dajmy się zbić z tropu. Z założenia człowiek ma zdolność kreacji. Nikt i nic nie jest także w stanie naruszyć naszego prawa wolnej woli. Chyba że naszym wyborem będzie rezygnacja z tego prawa i zdanie się na, kolokwialnie mówiąc, scenariusz władców Matrixa. Między innymi ten aspekt został poruszony w rozmowie z Ewą Foley, do odsłuchania której teraz Ciebie zapraszam. Po nagraniu załączam krótkie wideo, które jest moim odkryciem ostatnich dni. Albo dosadniej, na ostatnie dni. Matrixa. Zapraszam. Dzień dobry, witamy wszystkich na kolejnej rozmowie duetu Foley-Kieszkowski, tym razem Randka w jasno. Nasza pierwsza rozmowa chyba Wam się podobała, bo ciągle ją oglądacie, więc postanowiliśmy rozmawiać dalej. Ja dzisiaj chciałabym zacząć nasze spotkanie, Tomku, czymś, no nie uwierzysz, co po prostu wygrzebało, ukazało mi się, robiłam porządki, bo właśnie pakuję się i przeprowadzam się już na stałe do Polski z Colorado, gdzie teraz mieszkam, i znalazłam to, kartkę wyświechtaną, wypadła mi z jednej z moich książek, bardzo stara książka, Louise Hay. Ja bym od tego chciała zacząć to spotkanie, bo od mojego pierwszego spotkania z Louisą Hay w roku 1988, a my spotkaliśmy się 10 lat później, ja religijnie czytałam to, co chcę Wam teraz przeczytać, co Louise Hay stworzyła w połowie lat 80. Ona nazywała to taką deklaracją pod tytułem W samej głębi mego bytu. Więc rozsiądźcie się wygodnie, stopy na ziemi, stabilnie,
Zapraszam, żeby wziąć kilka pełniejszych, głębokich oddechów. Oczy możesz mieć otwarte lub zamknięte. Posłuchaj. Posłuchaj słów kobiety, która w ramach uzdrawiania samej siebie napisała tych kilka akapitów dla siebie, a potem podarowała to nam, podarowała to światu. Po polsku będę czytała. Jeszcze jeden pełen, głęboki oddech. Wygodnie wyciągnij kręgosłup, żeby kręgosłup był prosty. Oddychaj pełniej, głębiej i słuchaj słów Luizy Hay, w samej głębi mego bytu. Taki jest tytuł. Ja będę czytała powoli i pozwól, aby mój głos stał się twoim głosem. I powtarzaj w prywatności swojego umysłu te piękne, wysokowibracyjne zdania. Zaczynamy. W samej głębi mego bytu jest nieskończone źródło miłości. Pozwalam teraz wypłynąć tej miłości na powierzchnię. Tak, właśnie teraz. Ta miłość napełnia moje serce, moje ciało, mój umysł, moją świadomość, całą moją istotę. Promieniuje ze mnie we wszystkie strony i powraca do mnie zwielokrotniona. Im więcej korzystam ze źródła i daję miłość, tym więcej jej mam do dania, bo źródło to jest niewyczerpane. Weź oddech. Połącz się oddechem z tym niewyczerpanym źródłem miłości. Korzystanie z tego źródła sprawia, że czuję się dobrze. Jest to wyrazem mojej wewnętrznej radości. Uśmiechnij się teraz do siebie, do mnie, do nas. Kocham siebie. Połóż dłonie na sercu i powiedz na głos. Bez względu na to, czy cię dzieciaki słyszą, czy ktoś w domu jest. Kocham siebie. Dotykaj swojego serca. Kocham siebie, więc otaczam swoje ciało pełną miłości, troską. Tak. Z miłością odżywiam moje ciało, starannie dobierając pokarmy i napoje. Z miłością pielęgnuję moje ciało i ubieram. Ono zaś z miłością odpowiada i weź oddech duży, tryskając zdrowiem i energią. Trzymaj cały czas swoją dłoń na sercu i słuchaj i powtarzaj wewnętrznie. Kocham siebie, więc zapewniam sobie wygodnie urządzony dom, który zaspokaja wszystkie moje potrzeby i w którym przyjemnie jest przebywać. Wypełniam pokoje mojego domu miłością, aby wszyscy, którzy się w nich znajdą łącznie ze mną, czuli tę miłość i czerpali z niej. Weź oddech i wypełnij ten zoomowy pokój, na którym jest 150 osób. Teraz, tak, właśnie teraz wypełnij ten nasz zoomowy pokój miłością. Tak, aby wszyscy, którzy się w nich znajdą, łącznie z tobą, poczuli tę miłość i czerpali z niej. Kocham siebie, więc wykonuję pracę, która daje mi prawdziwą radość. Pracę pozwalającą mi na wykorzystanie moich twórczych uzdolnień i talentów. Oddech. Tak. Pracuję z ludźmi i dla ludzi, Tomku. To jest zadanie, którego ty się podjąłeś. Więc mówię, czanuluję Louise Hay do ciebie. W tym momencie szczególnie. Pracuję z ludźmi i dla ludzi, których kocham i którzy mnie kochają. I to zapewnia mi też dobre dochody. Weź oddech. Kocham siebie, dlatego traktuję wszystkich i myślę o wszystkich z miłością i wiem, iż to, co daję innym, wraca do mnie zwielokrotnione. Weź oddech, pozwól sobie na wzruszenie, na wdzięczność i posłuchaj
jeszcze kilku zdań, Luizy, hej. W orbitę mojego świata przyciągam tylko ludzi pełnych miłości, gdyż oni są lustrzanym odbiciem tego, co jest we mnie. Kocham siebie, więc żyję całkowicie teraźniejszością, doświadczając każdej chwili jako dobrej i wiedząc, weź oddech, i wiedząc, że przyszłość jest pogodna, radosna i bezpieczna. Jestem bowiem ukochanym dzieckiem wszechświata, który troszczy się o mnie czule teraz i zawsze. I tak już jest. I powtórz za mną. I tak już jest. Więc witajcie, ukochane dzieci wszechświata. Witaj, Tomku. Witajcie, mamy na linii w naszym pokoju wypełnionym miłością w tej chwili 150 osób. Asia, wstaw Tomka na speaker view, poproszę, bo moje pierwsze pytanie do Tomku, do ciebie. I co ty na to? Czego nauczyłeś się, co zrozumiałeś i w jakim miejscu jesteś dzisiaj w ciągu tego miesiąca od naszej ostatniej rozmowy? Innymi słowy, poproszę cię o update. Słuchajcie, zacznę od update'u szumanowskiego w ogóle, dzisiejszego. Kilka godzin spędziłem dzisiaj wraz z przyjaciółmi na analizie zapisów trzech stacji rejestrujących. I stwierdziliśmy absolutnie jednoznacznie, że fałszują. Mieliśmy od wczoraj, od godziny 18, ogromny przypływ energii na Ziemię. To zostało, znaczy były podjęte próby zafałszowania. Dosyć to było tak zrobione, że nawet nie trzeba mieć specjalnego wykształcenia i doświadczenia, żeby zobaczyć, co tam się dzieje. Możecie na przykład zobaczyć sobie, co tam na wykresie Tomska się dzieje, jak pięknie zostało wklejone to wszystko. Od godziny gdzieś tak 18 polskiego czasu, wczoraj do 4 nad ranem, mieliśmy ogromny przypływ energii. Nie wiem, jak spaliście, ja miałem bardzo dziwne sny i słyszałem od kilku osób, które są w nie najlepszej kondycji, chociaż to jest bardzo indywidualna sprawa. O czym to świadczy? Że ktoś próbuje przed nami skryć to, co się naprawdę dzieje. Ja osobiście jestem przekonany, na zasadzie wiem, że te energie, które spływają teraz na Ziemię, są dla nas bardzo pozytywne i to są energie, które po prostu przeprogramowują. I ten proces jest nie do powstrzymania. To jest już sprawa absolutnie pewna. Żyjemy w czasach, wcześniej nazywało się to czasami apokalipsy, tak? Programując nas, że apokalipsa to jest coś bardzo negatywnego. A teraz wiemy wszyscy, że apokalipsa to jest po prostu ujawnienie. Różne są interpretacje, różne osoby wypowiadają się, co tak na dobrą sprawę zostanie ujawniane. Ja jestem przekonany, że chodzi tu o ujawnienie właśnie najważniejszej sprawy. Jeśli ta sprawa zostaje ujawniona, cała reszta jest nieważna, bo będzie już automatycznym skutkiem tej pierwszej. Chodzi o ujawnienie naszej mocy i tego, kim po prostu jesteśmy. Tak? I to się właśnie dzieje, kochani. Więc ja w ogóle proponuję przeprogramować pewne pojęcia właśnie teraz. Na przykład straszono nas tymi jeźdźcami apokalipsy, którzy niosą zniszczenie i śmierć, tak? Tylko pytanie, dla kogo? Ja na przykład nie mam przeciwko, żebym był nazywany jeźdźcem apokalipsy niosącym światło. I zapraszam was tutaj też do bycia jeźdźcami i galopujmy ku lepszemu światu i ku nowej ziemi. I galopujmy. Chcę się do tego odnieść, dlatego że ja w ciągu ostatniego tygodnia, właściwie od świąt wielkanocnych, miałam mnóstwo maili, próśb, pytań. Ewa, co się dzieje? Boli mnie głowa, mam symptomy fizyczne, mam, nie śpię, te sny są dziwne. I chciałam bardzo podkreślić to, co przed chwilą powiedziałeś, że te symptomy fizyczne
w kontekście energii, które nasza Matka Ziemia, Gaja, planeta w tej chwili odbiera, a my jesteśmy jej mieszkańcami. Nie wiem, co mam powiedzieć, żeby was uspokoić, ale chciałam powiedzieć, wszystko jest w porządku. To jest dobre, to jest piękne. Przechodzimy upgrade. Ja nie będę dzisiaj się dzielić moimi osobistymi doświadczeniami, ale chciałabym razem z Tomkiem, czy Tomku, przy twojej pomocy wlać w was takie absolutne przekonanie, że to pojęcie, które Paulo Coelho wprowadził, wojownicy światła, że wszyscy jesteśmy w tej chwili nośnikami światła, przechodzimy na poziomie energetycznym. No i dzisiaj powiem odważnie, mimo że normalnie unikam takich stwierdzeń, na poziomie DNA, i Tomku, to będzie moje następne pytanie do ciebie, przechodzimy absolutne przeprogramowanie i zmianę, i nasza soma, komórki naszego ciała, nasza fizyczność ma trudności od czasu do czasu z dźwignięciem tej ilości światła, która jest w naszą stronę w tej chwili jako błogosławieństwo. Ja absolutnie odbieram to jako błogosławieństwo i radość, i szczęście. I mam cały czas takie poczucie, nareszcie, nareszcie. To jest to, na co czekaliśmy przez wiele wcieleń, mimo że z moją postawą do reinkarnacji to jest trochę tak jak w tym kawale. Jeden facet pyta drugiego faceta, ty słuchaj, ty wierzysz w tą reinkarnację czy nie? A on odpowiada, wiesz co, w poprzednim wcieleniu nie wierzyłem i teraz też nie wierzę. Więc mówimy o oczywistej oczywistości. Tomek, co ty na to? Pociągnij to dalej. Pociągnę bardzo chętnie, ale pociągnę w tym kierunku, że najwyższą przyszła pora wziąć odpowiedzialność za nas przede wszystkim, za cały świat, za wszechświat. Było jeszcze zupełnie niedawno mnóstwo wersji, że wybawicielem będzie Trump, Plejadianie, kosmos, Federacja Galaktyczna i tak dalej, i tak dalej. Moja osobista opinia na ten temat jest taka, że nikt nie może ingerować w uniwersalne prawo kosmosu, tak? Jest wolna wola, a poza tym co na górze, to na dole, co wewnątrz, to na zewnątrz. I mikrokosmos jest odpowiednikiem makrokosmosu. Kosmos nam oczywiście pomaga, tak? Dostajemy ogromne ilości energii, której do tej pory nie otrzymywaliśmy, ale od nas już zależy, i tu włącza się nasza wolna wola, co z tą energią uczynimy. Teraz na przykład, jak to się kolokwialnie mówi, wywala nam wszystko to, co było ukryte. Wszystkie ograniczenia, które mieliśmy w podświadomości, ukazują się. Tak. I ukazują się po to, żebyśmy je postrzegali. Gdy teraz obserwujemy to, co się dzieje w świecie tak zwanym zewnętrznym, no to często na dobrą sprawę można by się już śmiać. Wszystko jest tak przerysowane, tak nierealne, że no prawdopodobnie jest tak zrobione po to, żebyśmy zrozumieli, że to jest wszystko jakaś coś, co musimy wreszcie uwolnić. Ja uważam, że to wkracza do akcji nasze wyższe ja i szczególną konstelację pola magnetycznego i promieniowania przyja nam w tym procesie. A tak w ogóle to jesteśmy, wszystko jest zbudowane w kosmosie na podstawie hologramu. Hologram to jest taka ciekawa konstrukcja, że każdy punkt danego hologramu, każdy kawałeczek, zawiera informację o całości. To znaczy każda nasza komórka na przykład w ciele zawiera informację o całym ciele. My jako część makrokosmosu, w nas jest informacja o całym wszechświecie. I teraz, co jest najciekawsze, my jesteśmy komórką obdarzoną funkcją twórcy. Każda zmiana w komórce hologramu, czyli w nas na przykład, prowadzi do zmian w całym kosmosie. I odwrotnie, wszystko jest absolutnie ze sobą związane.
Ziemia przechodzi teraz czas wzrostu częstotliwości. Razem z nią, odczuwamy to my, ale odczuwa też cały wszechświat. Jest fajny taki obrazek, klepsydra położona poziomo i my znajdujemy się teraz w tym przejściu, w tym najwęższym odcinku klepsydry. I teraz chodzi tutaj o to, żeby na dobrą sprawę nie możemy przejść z całym bagażem, tym naszymi traumami emocjonalnymi, wszystko to, co trzymaliśmy w podświadomości, dlatego wszechświat pomaga nam się od tego uwolnić. Sytuacja jest podobna, jak na może trochę drastyczne porównanie, płonący samolot ląduje, stewardessa wzywa do opuszczenia przez trap samolotu, tak, i chodzi o to, żeby wziąć tylko to, co mamy pod ręką, tak, tylko to, co jest absolutnie niezbędne, a nie szukać gdzieś tam jeszcze w lukach bagażowych swojego bagażu z jakimiś tam dobrami, pieniędzmi i ciuchami. I teraz no, to samo oczywiście jest bardzo ważne, jeśli już zostajemy przy tym samolocie, bardzo ważnym jest przede wszystkim praca z sobą, tak? Stewardessa zawsze mówi, gdy spadek ciśnienia w kabinie, żeby wziąć maskę tlenową, założyć ją najpierw sobie, a dopiero później dziecko, tak? My musimy być tutaj naprawdę w formie, żeby móc działać i pomagać, czyli przede wszystkim praca z sobą. Musimy wziąć odpowiedzialność za to, co się dzieje i nie czekać na zbawienie, my jesteśmy tym. Mnie się to bardzo podoba, że my jesteśmy tym Zbawicielem i wiesz, w czasie Wielkanocy mamy taką mantrę od wielkiego nauczyciela, który chodził między nami 2000 ponad lat temu. Jam jest zmartwychwstaniem i życiem. I ja myślę, że my z opóźnieniem 2000 lat powoli zaczynamy, rozumieć pełne znaczenie tej nauki. Jam jest zmartwychwstaniem i życiem. Więc zachęcam was wszystkich do pracy z afirmacjami jam jest. Jam jest. I cokolwiek włożysz za jam jest, ciałem się stanie. I bardzo podoba mi się twoja metafora samolotu, bo nie wiem, Tomku, czy wiesz, że 10 lat temu ja w takim płonącym samolocie byłam. Pilotem był kapitan Wrona. A słyszałem o tym. Mhm. Prawdopodobnie to lądowanie bez podwozia? Tak jest. Lądowanie na brzuchu bez podwozia. To był nocny lot z Nowego Jorku do Warszawy. Mhm. Ja po zajęciach w Nowym Jorku siedziałam w trzecim rzędzie w biznes klasie i nagle nad ranem mamy lądować w Warszawie i stewardessa, wiesz, to jest tak bardzo znaczące, pięknej metafory użyłaś, to był steward, to był bardzo dobrze dobrany, miękki, aksamitny, piękny głos stewarda, który powiedział: drodzy państwo, bo my właśnie ten głos wszyscy teraz słyszymy. Jest awaria. Brak kontekstu. W samolocie jest 250 pasażerów, pełen samolot, 5 członków załogi i nagle przez mikrofon, to nie kapitan Wrona powiedział, tylko główny steward: drodzy państwo, jest, bo myśmy spali, myśmy nie wiedzieli, tylko widzieliśmy migi, jak się budziliśmy latające dookoła, że coś jest na rzeczy. I my teraz właśnie budzimy się z tego snu, tak jak my w tym samolocie, i coś się dzieje i nagle jest komunikat, jest awaria. Co oczywiście komunikat, który dostajemy, jest trochę inny, jest wake up, obudź się, bo zaraz będzie awaryjne lądowanie i buduj swoją Merkabę, swój wehikuł świetlny, co jest bardzo interesujące, bo ja rok wcześniej przed tym lądowaniem na brzuchu, właściwie dopiero teraz to skojarzyłam, jak z tobą się tym dzielę, zrobiłam szkolenie z Merkaby, z budowania tego świetnego, medytacji Merkaby, to jest 17 oddechów i 8 mudr, z Dranwalo Mechizedek w Sedonie.
byłam na konferencji w Sedonie, gdzie on był speakerem na scenie i potem powiedział, słuchajcie, ci z was, którzy, mówił o Merkabie, to było 11 lat temu, jeżeli ja takie szkolenie jutro prowadzę, mam jeszcze kilka miejsc, zapraszam. Pierwszą rzeczą, którą zrobiłam, jak tylko on zszedł ze sceny, to ja nie wiem, co było w tym człowieku. Powiem jeszcze raz jego imię, może Asia napiszesz w czacie. Dranwalo Melchizedek. To jest żyjący człowiek, oczywiście to nie jest jego prawdziwe imię i nazwisko. To jest jego duchowy pseudonim, który przyjął kilkanaście lat temu. Siedziałam u jego stóp przez dwa dni, bo nauczenie się zbudowania tego świetlnego wehikułu Merkaby u dobrego nauczyciela, którym był Dranwalo, tych nauczycieli Merkaby jest wielu na świecie, trwa dwa dni. Sama procedura 9 do 10 minut, sama procedura pełnej aktywacji twojego świetlnego rydwanu Merkaby to jest 17 oddechów i 8 mudr. Ale nauczyć się tego trzeba tylko u dobrego nauczyciela. Mówię o tym, bo znowu mamy synchroniczność, bo ja wczoraj odsłuchałam twojej ostatniej rozmowy z Witerem i słyszę Merkaba. A mnie umiejętność zbudowania swojej Merkaby wtedy w tym samolocie, kiedy adrenalina wali, kiedy jesteś absolutnie tak jak w naszej sytuacji, wszyscy jesteśmy na wysokiej adrenalinie, ja wiedziałam, że jedyną rzeczą, która wyląduje moje ciało fizyczne, bo nie wiedzieliśmy, że jest piana, że jest lądowanie na brzuchu, tego my w środku nie wiedzieliśmy, to jest moje świetlne ciało. No i teraz poproszę cię o taki komentarz, co ty uważasz jest w naszych czasach tego przebudzenia, bo ewidentnie budzimy się, ta masa krytyczna jest coraz większa, obserwowalna we wszystkich obszarach życia. I naprawdę uśmiechnęłam się i uśmiecham się teraz do ciebie, że Dieter mówi o Merkabie, na miłość boską. O Merkabie nie mówiło się przez lata całe, odkąd Dranwalo stworzył tą medytację. No i co ty na tą kolejną naszą piękną synchroniczność? No, co ja na to? Faktycznie synchroniczność jest duża. Rozmawiałem z Dieterem na temat Dranwalo Melchizedeka. On też mniej więcej w tym samym czasie, co ty, uczestniczył w szkoleniach u niego. I teraz ten temat powstał na nowo w związku z tym amerykańskim naukowcem, o którym też w tym materiale było opowiadane. Dobrze przypominam nazwisko Rivera Dugenio, Joe Rivera Dugenio, tak. Amerykanin, który, w ogóle bardzo ciekawa historia, ten człowiek w młodości przeszedł śmierć kliniczną. Był w śpiączce bardzo, bardzo długo później i w tym po wybudzeniu się poświęcił 20-30 lat nawet, ponad 20 lat, żeby udowodnić naukowo przekaz, który otrzymał, będąc w stanie śpiączki. I to był przekaz właśnie na temat reaktywacji 12 helic naszego DNA. Dla Dietera było to nie lada odkryciem, ponieważ on nigdy nie wierzył tutaj w te nasze 80% czy 90% śmieciowego DNA, które absolutnie do niczego nie jest potrzebne. Tylko Dieter jest zawsze ostrożny, nie wychyla się, jeśli koledzy naukowcy na ten temat nie publikują czegoś. Po prostu dba o swój image, a on sam nie jest specjalistą dokładnie w tej dziedzinie, sam nie prowadził. No i teraz właśnie okazało się, że jest taki człowiek, który nawet, którego prace zostały opublikowane w bardzo poważnych i konserwatywnych czasopismach naukowych. I oni teraz pracują wspólnie, prowadzą wywiady. Właśnie taki ciekawy wywiad prawdopodobnie dostanę w przyszłym tygodniu i opublikuję go też. Tam będą podobno zapowiadane jakieś wielkie sensacje. Tam będzie mowa o Merkabie. Wstępnie można powiedzieć, że ta Merkaba, ten nasz pojazd świetny, połączenie ciała z duchem, dla mnie to jest też jakiś synonim Ducha Świętego. To jest... Też mi się kojarzy z Soul Body Fusion.
Teraz właśnie chodzi o to, że tamten naukowiec wypowiadał się na ten temat, że Merkaba, u bardzo wielu osób ten pojazd zanika, ponieważ został po prostu zapomniany. Nieużywane organy zanikają. Słyszałem kiedyś coś takiego, może to właśnie na tej zasadzie się odbywa. W każdym razie Merkaba jest w tym kontekście bardzo ciekawa. Interesujące jest również to, że inny naukowiec opowiadający o możliwości przebiegunowania i kilku dniach ciemności, w każdym razie kilku dniach bez pola magnetycznego, wspominał również Merkabę jako bardzo korzystny instrument dla optymalnego przejścia przez ten czas. Więc pora się pochylić nad tematem na pewno. Mamy pytanie w czacie, ty tego nie widzisz, Tomku, ja na to pytanie przeczytam i odpowiem. Ludzie się pytają, czy będzie szkolenie z Merkaby, więc ja odpowiem na to pytanie. Szkolenie w Merkaby bardzo łatwo znaleźć online, dobre, solidne. I sprawdźcie tylko, moi mili, credentials, szkolenie nauczyciela. I jest najlepiej, niech twój nauczyciel Merkaby na kursie, niech ma w swoim CV, że uczył się u Dranvalo, bo wtedy pewnie znacie pojęcie six degree, sześć stopni oddzielenia, bo jeżeli wy będziecie uczyli się u nauczyciela, który uczył się u Dranvalo, to ten nauczyciel jest jeden stopień oddzielenia. Tak jak my z Tomkiem uczyliśmy się u Colina Sissona, więc jesteśmy jeden stopień oddzielenia od Colina Sissona, więc wy wszyscy, którzy nas słuchacie, jesteście od naszego nauczyciela, Colina Sissona, tylko dwa stopnie oddzielenia. Ponieważ ja uczyłam się bezpośrednio u Dranvalo, ale ja nie jestem nauczycielem Merkaby, ale macie dostęp, jesteście poprzez mnie, ponieważ znacie mnie, tylko dwa stopnie oddzielenia od Dranvalo. I uczulam was na to szczególnie, ponieważ żyjemy w czasach, gdzie jest bardzo wiele, nie tylko fake news, ale fake nauczycieli, nauczycieli, którzy podszywają się. Ja jestem bardzo pragmatyczna. Ja zanim pójdę na jakiś kurs do kogoś i Dranvalo też sprawdziłam, mimo że wiedziałam, że siedzę u stóp mistrza, że on stworzył tą metodę, tą medytację ją nazywała i wiedziałam, że Jeanette Crawley stworzyła Soul Body Fusion, ale i ją sprawdziłam i jego sprawdziłam w tym sensie, że pojechałam do Sedony na jego wykład, posłuchałam jego i zobaczyłam jego światło. To wzrusza mnie do dzisiaj, bo ten człowiek ewidentnie jest nasłany przez niebiosa, że wie kilkadziesiąt lat temu, bo on przygotowywał nas do tego, co wydarzyło się w 2012 i wydarza się teraz na poziomie globalnym. Wspomniałeś przebiegunowanie. Czy mamy jakieś przecieki? Ale jeszcze ostatnią rzecz wspomnę. Nam wtedy, w 2011 lat temu, na tym naszym kursie Merkaby, Dranvalo powiedział, budujcie ten wehikuł, to świetlne ciało, on nazywał to light body, bo przyjdzie taki moment, i to jest nieprawdopodobne, co teraz powiem, podał rok, 2021, kiedy ten wehikuł, mówi, bo teraz to możecie używać albo nie, będzie niezbędny. No i wiemy z przecieków, o których mówisz, że w tym okresie, no, nie wiem Tomek, czy wiesz, czy to 3 czy 5 dni, kiedy nie będzie pola magnetycznego, wiele naukowców już odważnie mówi, że przeprowadzi nas przez to właśnie własny, prywatny, zbudowany przez siebie wehikuł świetlny Merkaba. Ciekawe, prawda? Doskonałe. Bardzo ciekawe. Ale tam jeszcze będzie miał miejsce inny proces. No właśnie. Chyba już o tym wspominaliśmy, ale powtórzę, bo to jest naprawdę mocne. Gdy zabraknie nam pola magnetycznego zewnętrznego, włączy się nasz wewnętrzny generator pola magnetycznego, serce. Ono jest niesamowite. To może właśnie będzie takie z przytupem wejście w epokę serca, na tą ziemię.
A jeśli chodzi o przebiegunowanie, ono będzie miało miejsce i to prawdopodobnie Gran Valo, nie myli się, że to będzie w tym roku na pewno. Były już wersje, że to miało się stać w zeszłym roku, pod koniec zeszłego roku. W każdym razie wszelkie symptomy, które teraz obserwujemy na Ziemi, a na dobrą sprawę chodzi głównie o wulkany, które są bardzo aktywne i o trzęsienia Ziemi, a także o energetykę Słońca, którego spektrum jest teraz nadzwyczaj potężne. Nie chodzi teraz o erupcję, ale o wytwarzane pole elektromagnetyczne przez Słońce, które oczywiście dociera też na Ziemię. I to wszystko wpływa na jądro, płynne jądro Ziemi wytwarzające pole magnetyczne. Pole magnetyczne w ogóle, to jądro zwalnia cały czas, to krążenie, ten efekt dynama staje się coraz mniejszy i prawdopodobnie wkrótce to się odbędzie. A kiedy? Zadałem Dieterowi w rozmowie też to pytanie, no Dieter, no kiedy to wreszcie będzie? Wyszliśmy na wariatów, mówiliśmy, że to było, że będzie w zeszłym roku. No on się roześmiał oczywiście i mówi, słuchaj, chyba już wspominałem w którymś z nagrań o tym. On powiedział, wyobraź sobie, że siedzisz przed kominkiem i wrzucasz do kominka petardę, dynamit. Siedzisz sobie przed nim i wiesz, że to wybuchnie. No nie ma innej opcji po prostu, tak? Bo wiesz, to jest przyczyna skutek. Siedzisz i czekasz. To się stanie na pewno. I stanie się, zanim się ten twój ogień dopali. No więc jesteśmy teraz przed takim kominkiem. Więc na pewno pracować z Merkabą byłoby, przypomnieć sobie Merkabę byłoby bardzo teraz na czasie. Bardzo byłoby na czasie, szczególnie, że oddech 14 i chyba 6 mudra w Merkabie to jest aktywacja serca tą świetlną kulą i wypełnienie całej Merkaby tą energią serca. Więc też bardzo polecamy i jeszcze raz powtórzę, naprawdę sprawdźcie swojego nauczyciela. Asiu, jeśli mogę cię prosić, to wklej w czacie link do takiej autentycznej medytacji Merkaba, którą prodzi sam mistrz Dran Valo. To jest 11-minutowa medytacja. Dlaczego akurat ta? Dlatego, że tam jego znajomy komputerowiec grafik zrobił grafikę, czyli dla wzrokowców, dla tych wizualnie, co tego tetratonu żeńskiego Słońca i tetratonu męskiego, bo to są te dwa tetratony, które kręcą się w odwrotną stronę, się spotykają, którym trudno to sobie wyobrazić, to w tym linku, to jest na YouTubie, prowadzone głosem Dran Valo, więc nie szukajcie jakichś tam podróbek i erzaców, idźcie do mistrza, bo ta 11-minutowa medytacja, której te pierwsze razy, jak będziecie słuchali, nie będziecie w stanie zrobić, chyba że jesteście doświadczonymi riberterami czy breathworkami i umiecie, czy joginami, wystarczająco długo zatrzymać oddech, bo te zatrzymania są dosyć w tej medytacji długie i tak jak Tomek powiedziałeś, tak jak mięsień, tak, trzeba to rozćwiczyć. Trzeba i oddech, i umiejętność skupiania swojej uwagi na sercu przećwiczyć. No rozczarowałeś mnie, że nie wiemy kiedy, bo oczywiście chciałam cię cisnąć. czy coś wiesz? Ale poproszę cię, zadam ci takie pytanie. Jak jeszcze z tego, co ty wiesz i ze wszystkich praktyk, bo jesteś na ścieżce samopoznania od paru dekad, tak jak ja, co jeszcze jest przydatne? Co byś powiedział? Byliśmy zawsze twórcami. Tylko najczęściej tworzyliśmy w sposób podświadomy. Nasz umysł zawsze kreuje. I podoba mi się wypowiedź, którą znalazłem w jednej z książek Castanedy, że bardzo często popadamy w nawyk podstawiania myśli w miejsce rzeczywistości, tak? Czyli nadajemy znaczenie danej sytuacji. I można powiedzieć, że widzimy tylko przeszłość, jak zaczerpnąłem teraz to ostatnie zdanie z Kursu Cudów. I teraz te wszystkie myśli, którymi opisujemy daną sytuację, pochodzą z, jak to Castaneda nazywał, z dialogu wewnętrznego. I teraz chodzi o
metody, stosowanie metod przerwania tego dialogu. Ja na przykład znam kilka bardzo takich sprawdzonych, bo używam ich dosyć często. Na przykład zamykamy oczy i obserwujemy myśli, które automatycznie biegną tutaj przez nasz umysł. I po jakimś czasie, gdy się tak uspokoimy, obserwujemy je nie osądzając, zadajemy po prostu sobie pytania. To jest znana metoda, ale bardzo skuteczna. Zadajemy sobie pytanie, na przykład, jaki kolor będzie miała następna myśl. Umysł oczywiście przeszukuje w tym czasie w banku danych, tak? Niczego nie znajduje, ale jest zajęte czym innym. I w tym momencie mamy kompletny spokój. Po jakimś czasie znów się pojawiają myśli, ale prowadzimy ten proces dalej. Jaki zapach, jaki kształt, albo skąd będzie, czy coś w tym stylu. To jest jedna bardzo fajna metoda. Druga, teraz bierzemy ręce przed, gdzieś tak 30 centymetrów przed głowę i koncentrujemy się na przestrzeni pomiędzy dłoni. Po prostu tylko na przestrzeni. I powoli zaczynamy przyciągać te ręce w kierunku głowy, cały czas koncentrując się na przestrzeni pomiędzy. W tym momencie, gdy te dłonie wchodzą już tutaj na skronie, w dalszym ciągu koncentrujemy się na przestrzeni między i w tym momencie zauważamy, że nasz umysł stanął kompletnie. Jest pusty, czyli cel jest osiągnięty. Inna fajna metoda to jest wizualizacja. Wyobrażamy sobie, że stoimy na przykład po kostki albo po kolana w wodzie. Możemy wyobrazić sobie morze z lekką falą. Fale przybijają, wpływają i po prostu bierzemy wdech. Wyobrażamy sobie, że przy wdechu wciągamy nadchodzącą falę do czubka głowy. Przy wydechu ta fala znów wychodzi. I tak dalej. To można bardzo fajnie wzmocnić, wydając na przykład jakiś dźwięk przy tym. Możemy wszystko jedno, co, nie wiem, co mi teraz wyjdzie. Załóżmy, stoję w wodzie. I powoli w takim rytmie fal. Po minucie mamy pusty umysł na 10 minut. Bardzo dobra metoda. I jeszcze jedna, która mi teraz przychodzi do głowy, to jest zadawanie pytań otwartych, pytań kwantowych. To są takie pytania, na które umysł nie znajduje odpowiedzi. Tak jak mieliśmy w tym pierwszym przykładzie, umysł po prostu zaczyna przeszukiwać, ponieważ są takie pytania, no, mówić od czapki trochę. On nie zna na to w ogóle żadnej odpowiedzi, ale jest zajęty, no, o tam chodzi. Na przykład szukamy, co możemy zapytać, dlaczego jestem szczęśliwy, tak? I co jest ciekawe, że umysł nie tylko zaczyna przeszukiwać bank danych, ale jednocześnie stara się znaleźć w świecie zewnętrznym potwierdzenia tego właśnie stwierdzenia. I to jest niesamowite. I to działa. Spróbujcie. Dlaczego jestem tak kochany? Dlaczego wszechświat mi sprzyja? Te pytania otwarte mogą być też inne. Na przykład, jeśli szukamy odpowiedzi na jakąś sytuację, gdybym znał odpowiedź na tą sytuację, to co by to było? I jeszcze jest też dobre. Na przykład, jeśli chcemy sobie coś zwizualizować, czegoś pragniemy, jakby się czuło moje ciało, gdyby to już było prawdą, tak? W tym momencie po prostu czujemy. Wyłączamy intelekt, a wchodzimy w czucie. I to jest bardzo dobre. Teraz mi się przypomniała stara piosenka. Starsi z nas pewnie będą pamiętać. Jak na deszczu łza, cały ten świat nie znaczy nic. Chwila, która trwa, może być najlepszą z wszystkich chwil, tak? Dżem, super. Sposób skonstruować, zapytałem się, dlaczego ta chwila jest najlepszą z wszystkich chwil, aktualnie ta chwila, którą teraz przeżywam. I umysł będzie nam wyszukiwał w świecie potwierdzenia, dlaczego ta chwila jest najlepsza. Magia. Piękna piosenka, uwielbiam ją, zawsze puszczam ją i tańczymy do niej na moich zajęciach i mam nadzieję, że zatańczymy w Twoim kamiennym kręgu. Bardzo interesująca synchroniczność, bo ja wczoraj tą medytację, miałam wczoraj taki 3-godzinny warsztat antystresowy i wywołałam taką mantrę, która mnie od wielu lat pomaga wracać do tego momentu tu i teraz. Przeszłość minęła, przyszłości jeszcze nie ma. To jest jedyna ważna chwila i teraz ta chwila
i teraz ta chwila. I myślę, Tomku, że wspólnymi siłami daliśmy odpowiedź w tej chwili, bo mamy pytanie tam w czacie. No dobra, jak nie znam Merkaby, to co? Jestem na straconej pozycji. Nie jesteś. Tomek przed chwilą podał wiele, wiele sposobów, a jest ich dużo więcej, jak macie jakieś swoje działające. Oddech, głęboki oddech, przepraszam, bo to jest też. Pogłębienie oddechu. No i badacze oddechu odkryli, że sprowadza nas i uspokaja i neutralizuje adrenalinę i kortyzol, czyli te trujące substancje w organizmie. Taki oddech, w którym zwalniasz oddech. Ta metoda Butejko tego uczy nas od wielu, wielu lat i doktor Butejko, odkrył, że ten zwolniony oddech leczy wszystkie schorzenia płucne i oddechowe, łącznie z astmą. On miał 100% tym zwolnionym oddechem Butejki wyleczeń z astmy. My teraz żyjemy w takich czasach, kiedy bardzo musimy dbać o swoje płuca, czyli wszystkie ćwiczenia oddechowe, co też ciekawe, że Merkaba jest serią 17 bardzo specyficznych oddechów. Wszystkie ćwiczenia oddechowe, które znacie, które wam ktoś podrzucił, które neuroscientist tutaj amerykański Andrew Huberman, naukowiec ze Stanford, uczy ludzi tego oddechu kwadratowego, którego nas Colin Sisson nauczył 20 lat temu. Czyli wdech zawsze, oddech zwolniony, swobodny wdech, ale wydech dłuższy, bo te dłuższe, spowolnione wydechy dają ogromne uspokojenie dla twojego układu nerwowego. Czyli jeżeli jesteś spięty, spięta i cała twoja wewnętrzna spirala układu nerwowego jest zaciśnięta, to to spowolnienie i pogłębienie oddechu powoduje rozluźnienie układu nerwowego. Jak wygląda ten oddech kwadratowy? Naukowcy to nazywają stare ćwiczenie pranajamy z jogi. Wdech na 5, zatrzymanie na 5. Możecie teraz ze mną zrobić. Wydech na 5, zatrzymanie na 5. Wydech na 5, zatrzymanie na 5, czyli 1, 2, 3, 4, 5 i znowu wdech na 5. Jeżeli nie dajesz rady odliczać na 5, zacznij od 3, zacznij od 4, zacznij ćwiczyć ten mechanizm oddechowy, bo być może, no chcę się odnieść do tego, co tutaj piszecie, że czego jeszcze mam się nauczyć, żeby w czasie przebiegunowania nie być na straconej pozycji. Co byś powiedział, Tomek? Przede wszystkim, jeśli wiemy, że takie zjawisko nastąpi, nie jesteśmy już na straconej pozycji, tak? Wyobraźmy sobie, że siedzimy gdzieś w barze, ktoś nam wrzuca do drinka jakąś tabletkę, która nas nokautuje, tak? I nie wiemy o tym, no to panikujemy, oczywiście nie wiemy, co się dzieje. W tym momencie wiemy, że to jest proces przejściowy i pozytywny, właśnie o czym już mówiliśmy. Nadajmy temu zjawisku naszą interpretację, zadając pytanie, co najlepszego może mi ta sytuacja przynieść. I umysł zaczyna już pracować, szuka, będzie nam udowadniał, wyciągał wszystkie zjawiska potwierdzające to, że to jest pozytywne. No tak, mamy pytania dotyczące metody Wima Hofa, jest Colin Sisson, jest Soul Body Fusion, Jeanette. I w temacie metody Butejko odpowiem na to pytanie, czyli większość z nas oddycha tak mniej więcej, naukowcy zbadali 26-28 oddechów na minutę. Chodzi o to, żeby zwolnić do 8, a docelowo do 6. I także w tym box breathing, w tej pranajamie, ja wam powiedziałam 5, bo dla przeciętnego człowieka, który nie jest ćwiczony, to i tak jest dużo. Docelowo jogini robią 28. No dobra, ale nie jesteśmy joginami. Jesteśmy zwykłymi ludźmi i na takim poziomie zwykłego życia
jakich możemy dokonać zmian w swojej, ja jestem specjalistką od diety, od oddechu, to ja oczywiście bym o tym powiedziała, ale powiedz Tomek, z tego czego uczysz się u Dietera, bo masz ogromny przywilej mieć pięknego, wspaniałego mentora, co jeszcze, bo to jest ostatnich 10 minut naszej rozmowy, a potem weźmiemy wasze pytania, więc piszcie pytania w czacie, jeżeli jeszcze coś macie. Co jeszcze twoi nauczyciele, których miałeś wielu od lat, nauczyli ciebie, co dla ciebie było pięknym przygotowaniem do tego, czego doświadczamy tu i teraz? Dosyć osobiste pytanie, ale myślę, że ważne. Wydaje mi się, że nauczyłem się przede wszystkim tego, że świat nie jest zdeterminowany, że jest praktycznie nieskończona ilość wariantów rozwoju danej sytuacji i że ja mam wpływ, każdy z nas ma wpływ, jaką drogą pójdziemy. Po prostu trzeba świadomie podejść do tego tematu, bo w każdym momencie naszego życia podejmujemy wybór świadomy, jeśli faktycznie świadomie podejmujemy sami wybór, albo ktoś podejmuje ten wybór. Tak czy inaczej, w tym punkcie dany wybór otwiera nową rzeczywistość. Tych rzeczywistości jest nieskończona ilość. I to jest właśnie chyba najważniejsze, być w tym momencie bardzo czujnym, żeby ten wybór był faktycznie świadomym wyborem, a nie manipulowanym. Ja teraz właśnie jestem w Warszawie, tutaj w domu, gdzie mieszkają moi rodzice, całe szczęście, że na innym piętrze, ale telewizor słychać z dołu jeszcze i to jest dla mnie szok całkowity. Widzę ogrom całej tej manipulacji, która teraz ma miejsce, tak? I teraz problem polega na tym, że ten wybór, który otwiera nam nową rzeczywistość, nie dokonujemy jego na poziomie intelektu. Chodzi tutaj o nasze wibracje, o częstotliwości, o tę słynną sygnaturę elektromagnetyczną. Tak? I na dobrą sprawę to jest to, w co wierzymy, co jest bardzo jeszcze ważne, jakie przekonanie mamy na temat samego siebie. Przypomniała mi się taka historia, którą opowiadał Dieter, to była jakaś wizja jego, którą jeszcze jako młody chłopak miał, że o śpiącym olbrzymie, który był wszechmocny w tym kontekście, że mógł zmaterializować absolutnie wszystko, w co wierzył. A wokół niego zebrało się stado karzełków, którzy nie mieli tej możliwości, ale postanowili po prostu olbrzyma wykorzystać. I wszelkimi możliwymi sposobami próbowali doprowadzić do tego, żeby uwierzył w to, co oni chcą. To znaczy, że wykreował im ich świat. No i to jest taka dobra analogia do tego, co teraz mamy miejsce. I trzeba bardzo uważać, ponieważ poprzez zwiększony napływ energii z kosmosu, ta nasza twórcza moc, jestem o tym przekonany, jest zwielokrotniona. Więc to jest naprawdę bardzo ważny czas, gdzie trzeba zwracać uwagę na higienę, ale mniej na higienę rąk, a higienę umysłu. Bardzo uważać, jakie informacje wpuszczamy do naszego wnętrza. Bardzo, bardzo, bardzo. Wiesz, profesor Julian Aleksandrowicz uczył nas tej higieny psychicznej w poprzednim stuleciu i to on użył tej metafory, że nasz umysł jest jak łąka i te negatywne myśli to są chwasty, a pozytywne, piękne myśli to są róże. I chcąc zacytować pana profesora, wyrywajcie chwasty, czyli te negatywne myśli, i zasadzajcie róże, piękne, życzliwe myśli, bo w świecie, którym nas otacza i który chce nas zastraszyć, jedyną naszą deską ratunku jest nasz wewnętrzny wybór, no uczy nas tego kurs cudów od wielu dekad, miłości, bez względu na to, co ludzie mówią, co widzą, co słyszą. Moim prywatnym sposobem jest, ja od roku nie oglądam telewizji. Na szczęście mam męża, który jest w dokładnie tym samym miejscu. Nie mamy w domu telewizora, to ciężko uwierzyć, ale nie mamy i nie oglądamy, ponieważ chcemy podróżować i podróżujemy, to śledzimy jak gdyby aktualną sytuację na świecie, ale na naszych warunkach. Na naszych warunkach, co oznacza,
że szukam informacji u wiarygodnych źródeł, sprawdzonych. I bardzo bym Was do tego zachęcała, żeby też czytać wysokowibracyjną literaturę typu Ramtha, która leży tu u mnie na stole. Wiem, że u Tomku, u Ciebie też. Kurs cudów. Ja czytam dużo Szymborskiej, dużo poezji. I chciałabym poprosić Cię, Tomku, o takie podsumowanie naszej rozmowy. Jakbyś podsumował nie tylko naszą rozmowę, ale te czasy i decyzje, które mamy do podjęcia. Co byłoby dla Ciebie takim, dla naszych uczestników, i, którzy są z nami, mamy ponad 175 osób w tej chwili. Co byłoby posłaniem, z którym Ty rezonujesz? Przyszedł mi teraz na myśl sen, który powtarzał się bardzo długo. To był sen, który powodował, że budziłem się w środku nocy mokry od potu. I to było coś, znaczy to wyglądało tak, powtarzało się w ten sposób, że jestem w teatrze, na deskach teatru, przede mną kurtyna, która za moment ma się otworzyć. Słyszę szum dochodzący z sali, to był jakiś duży teatr, i kurtyna się podnosi. Ja stoję w świetle reflektorów. Ludzie się podnoszą, owacje na stojąco, ale jest mały problem. Ja nie wiem, co ja tu robię. Nie mam pojęcia, co ja mam w ogóle robić, czy zaśpiewać, czy zatańczyć i co to w ogóle wszystko znaczy. I ten sen powtarzał się bardzo, bardzo, bardzo długo. Dzięki Bogu skończył się, jak się zaczęła ta historia z tym naszym wiruskiem, bo w pewnym momencie zrozumiałem, co mam robić. To robię i naprawdę chciałem teraz tylko powiedzieć, że każdy z nas może darować światu coś, bez czego ten świat nie byłby pełnym. No pięknie to powiedziałeś i chciałoby się zaprosić Was wszystkich, żebyście teraz zastanowili się, jaki dar ja mogę podarować światu, jaka myśl, jaki gest, jaka moja postawa będzie moim wkładem do tej nowej ziemi. Ja często myślę, że największym darem, jaki mamy do podarowania innym ludziom, to są nasze nauki, coś, co nauczyliśmy się, zrozumieliśmy, i dlatego, Tomku, zadałam Ci to pytanie, bo uważam, że mamy moralny obowiązek dzielenia się naukami, które otrzymaliśmy, czy pojęciami, które zrozumieliśmy. I ja nasze spotkanie, na koniec naszego spotkania chciałabym przeczytać Wam mój ukochany poemat czarnoskórej amerykańskiej poetki Maya Angelou. Więc znowu ci z Was, którzy jeszcze z nami jesteście, stopy stabilnie na ziemi, prosty kręgosłup, miękko zamknij oczy, nie musisz na mnie patrzeć, po prostu słuchaj poematu, do którego ja bardzo często wracam. Maya Angelou napisała ten poemat, jak była już starszą panią, tuż przed 90. Czyli chcę, żebyście, jest świętej pamięci, zmarła kilka lat temu. Chciałabym, żebyście mieli świadomość, cały czas oddychając głęboko, słuchając tego poematu, że mówi do Was bardzo doświadczona przez życie kobieta. Poemat nosi tytuł Nauczyłam się. Miękko zamknij oczy, weź kilka oddechów i słuchaj. Nauczyłam się, że cokolwiek by się nie działo, jak źle by się wydawało, że jest, życie idzie do przodu i jutro naprawdę będzie lepiej. Nauczyłam się, że bardzo wiele możesz powiedzieć o człowieku poprzez sposób, w jaki radzi sobie w trzech sytuacjach. Gdy pada deszcz, gdy zgubi mu się bagaż i gdy lampki choinkowe są totalnie poplątane.
Nauczyłam się, że bez względu na to, jaką masz relację ze swoimi rodzicami, będziesz za nimi tęsknić, gdy znikną z twojego życia. Nauczyłam się, że zarabiać na życie to nie to samo, co żyć. Nauczyłam się, że życie czasem daje drugą szansę. Nauczyłam się, że jeśli podejmuję decyzję z otwartym sercem, to zazwyczaj są one trafne. Nauczyłam się, że nawet jeśli coś mnie boli, to ten ból nie jest mną. Nauczyłam się, że każdego dnia trzeba kogoś dotknąć. Ludziom potrzebny jest ciepły uścisk, czy choćby przyjacielskie poklepanie po plecach. Nauczyłam się, że wciąż jeszcze wiele muszę i chcę się nauczyć. I weź oddech i posłuchaj ostatniej zwrotki, przeczytam dwa razy. Nauczyłam się, że ludzie zapomną, co powiedziałeś, zapomną, co zrobiłeś, ale nigdy nie zapomną, jak się przy tobie czuli. Nauczyłam się, że ludzie zapomną, co powiedziałaś, zapomną, co zrobiłaś, ale nigdy nie zapomną, jak się przy tobie czuli. Mam nadzieję, kochani, że czuliście się ze mną i z Tomkiem w tej rozmowie, kochani zaopiekowani, że czujecie naszą ogromną miłość do was. I to są moje ostatnie słowa. Kocham cię. I Tomku, poproszę o twoje ostatnie słowa do naszych słuchaczy. Kochani, chciałbym wam przypomnieć, że jutro mamy NUF. I to jest, nawet sobie wydrukowałem tutaj kawałek, to jest NUF, który odbędzie się w znaku barana. Rządzi nim wojowniczy Mars oraz nieposkromiony żywioł ognia. To zjawisko z największym potencjałem, żeby dokonać w swoim życiu wielkich zmian. Wiesz, ja nie jestem ekspertem astrologii, ale astrologowie mówią, że jutro w tym nowiu zaczyna się nowa era, że baran zawsze ogłasza coś nowego. No i a 22 kwietnia coś, co Dranwalo Melchizedek od kilkunastu lat bardzo promuje, Earth Day, Dzień Ziemi. Więc medytujcie nad Matką Ziemią, która razem z nami przechodzi tę przemianę. I Indianie amerykańscy mają taki piękny rytuał, który nazywają masaż ziemi, że każdy spacer, który odbędziesz po tej planecie, ja robię to na bosaka, wszędzie, gdzie się da i po śniegu, zażartuję sobie, po wodzie też latam, ale na razie jeszcze nie. A wyobrażaj sobie, że masujesz Matkę Ziemię, że dajesz swoją uwagę i obecność tej planecie, na której się inkarnowałaś, inkarnowałeś, a wybór był duży. Ale wybrałeś Matkę Ziemię, wybrałaś tę planetę. Więc na zakończenie wyślijmy w wizualizacji naszą miłość, naszą wdzięczność, naszą radość, że mamy ciała fizyczne, radość z tej reinkarnacji, że mamy ten wehikuł, którym możemy po ziemi stąpać, i z życzeniami pięknych wyborów, pięknego życia, pięknego myślenia. Żegnam się z wami ja, Ewa Foley i Tomek Kieszkowski. Do następnych. Do następnego razu. Dziękujemy. A teraz wideo, o którym wspominałem na wstępie. Nagranie pochodzi z Paryża i zostało wykonane w pierwszych dniach kwietnia, a więc w czasie totalnego lockdownu. Osobiście czuję w nim niesamowitą moc i doskonale rozumiem komentarze na YouTube w stylu: oglądam i płaczę, albo takiej ziemi pragnę, lub słuchałem już 20 razy. Ten flash mob rozpowszechnia się we Francji jak ogień na stepie.
Wydaje mi się, że muzyka ta ma wielką szansę stać się czymś w stylu hymnu przebudzenia. W opisie do mojego wideo załączam link do powstałej niedawno wersji niemieckiej. A z naszego podwórka spieszę donieść, że w grupie facebookowej Zjednoczone Królestwo zostały podjęte kroki wyprodukowania polskiej wersji utworu. Tłumaczenie, które teraz przeczytam, jest dziełem Moniki, też Zjednoczonej. Ufam, że wkrótce zaśpiewamy i zatańczymy wspólnie. Posłuchaj. Chcemy tańczyć jak wcześniej. Widzieć, że nasze myśli mieszkają w naszych umysłach. Chcemy przeżyć życie w harmonijnym porządku. Jesteśmy jak wędrowne ptaki, a nie jak posłuszni niewolnicy. Przybywamy, aby przerwać milczenie i obojętność. I kiedy wieczorem w telewizji Jego Wysokość Król przemawia, aby ogłosić, co lud ma myśleć, reagujemy lekceważeniem, ale elegancko. Samochód, metro, praca, konsumpcja, wszędzie certyfikaty, zaświadczenia, instrukcje, absurdy szyte na zamówienie i kary dla tych, co myślą. I kary dla tych, co tańczą. Każda doza autorytaryzmu, każda przesadzona dawka bezpieczeństwa przyniesie skutek odwrotny do zamierzonego. Natrętnie niszcząc naszą świadomość, chcą ją kompletnie zniewolić. Pozwólmy im odejść. Zróbmy to dla naszego mentalnego i społecznego zdrowia. Nasze uśmiechy, nasza inteligencja. Nie stój bezczynnie, bez słowa. Last but not least. Z wielką przyjemnością chciałbym zakomunikować, że mój przyjaciel Dieter Brouwers, znasz go zapewne z moich wcześniejszych nagrań, wystąpi jako jeden z mówców tegorocznej polskiej edycji Flow Summit. Firma organizator współpracowała z nim już na Zachodzie, ale dopiero teraz uznano, że Dieter stał się rozpoznawalny także i u nas. Bardzo się z tego cieszę. W opisie załączam link do Flow Summit. Pozdrawiam ciepło. Tomek.
Panie.